Minęła godzina 23. Zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Poznaliśmy pełne listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Czołowe miejsca w województwie śląskim zajmują znane w regionie postaci sceny politycznej, jak Borys Budka, Wojciech Soługa czy Izabela Leszczyna. Swoją obecnością na liście kandydatów po mandat poselski zaskoczył natomiast politolog Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik czy ekonomista dr Bartłomiej Gabryś. Pośród kandydatów znajdują się również radni Sejmiku Województwa Śląskiego, w tym jego przewodniczący Marek Gzik. Kandydaci ubiegający się o poselskie mandaty z województwa śląskiego startują z 6 okręgów, jednak to katowicka lista Koalicji Obywatelskiej przyniosła pewne niespodzianki. Listy otwierają liderzy Platformy Obywatelskiej w województwie. Wojciech Soługa w Sosnowcu, Borys Budka w Katowicach. Pokazaliśmy, że mamy determinację, mamy siłę, jesteśmy gotowi do tego, by ten bój o Polskę wygrać. A żeby wygrać, Koalicja Obywatelska wychodzi z założenia, że potrzeba wielu rąk na pokładzie. Dlatego pośród znanych nazwisk polityków swoje miejsce na listach znaleźli debiutanci. Dużym zaskoczeniem okazał się zamykający katowicką listę politolog dr Tomasz Słupik, który dotychczas komentował bieżące wydarzenia sceny politycznej. Jako kandydat, a w przyszłości być może poseł, chce zadbać m.in. o śląską tożsamość jako grupy etnicznej i język śląski jako regionalny. Ustawa o metropolii jest zbyt ciasno skrojona. No i ja chciałbym być adwokatem tego nowego pomysłu, który jest promowany i promuje go m.in. prezydent Katowic czy prorektor naszego Uniwersytetu profesor Tomasz Pietrzykowski, to znaczy konurbację jako, czy metropolię jako jedno wielkie miasto. Oczywiście przy zachowaniu podmiotowości wszystkich tych mniejszych miast, prawda, które ją tworzą. O istocie spraw dotyczących Śląska mówi również ubiegający się o poselski mandat dr Bartłomiej Gabryś, ekonomista, którego nazwisko znalazło się na rybnickiej liście wyborczej. Jednym z najważniejszych tematów mają być finanse publiczne. Jeśli korzystamy z usług publicznych, to samorządy terytorialne nie poradzą sobie, jeśli budować będziemy te samorządy w oparciu o uznaniowość, jeśli chodzi o strumień dochodów, jednocześnie wrzucając, mówiąc językiem kolokwialnym, coraz więcej wydatków. Na problemy finansowe i konieczność decentralizacji samorządów wskazują jednomyślnie wszyscy kandydaci list Koalicji Obywatelskiej. Podobnie jak na prawa kobiet, które w tej kampanii zdają się być mocną kartą przetargową. I to właśnie prawa kobiet mają być jednym z elementów przedwyborczej batalii Krzysztofa Dudzińskiego, szóstki okręgu sosnowieckiego. To nawet nie szeroko rozumiane, tylko no widzimy, co się dzieje, tak? W skali kraju. No też nie chcę się o tym wypowiadać, bo wszyscy widzimy, co jest. Kwestia dotycząca edukacji, to też jako ojciec dwójki dzieci, 14-latka, 11-latki, też widzę te wszystkie kwestie. Zresztą jako członek Rady Rodziców też widzę, ile rzeczy tutaj jest tak na dobrą sprawę do zrobienia. Koalicja Obywatelska, tworząc do ostatniego momentu listy, postawiła na parytet kobiet i mężczyzn. Z pierwszego miejsca w okręgu częstochowskim o głosy powalczy Izabela Leszczyna. Kobiety naprawdę zawsze w Polsce są na dwóch etatach. Często mają rodziny, mają dom, mają dzieci i jeśli angażują się w działalność społeczną, to od nich wymaga to no, jakby takiego zwielokrotnienia swojej aktywności, bo przecież bardzo często pracują. Właściwie wszystkie kobiety na mojej liście to są kobiety, które pracują zawodowo. Cieszę się z tego bardzo. Z pierwszych pozycji w województwie śląskim kandydują również Krystyna Szumilas w okręgu gliwickim i Mirosława Nykiel z okręgu bielskiego. W okręgach tych również nie zabrakło niespodzianek. Z bielskiego kandydatem jest m.in. Apoloniusz Steiner, a w gliwickim przewodniczący sejmiku województwa śląskiego Marek Gzik.